Witajcie na kolejnym WEF-ie z domu. Dzisiaj zrobimy sobie ćwiczenia stabilizacyjne i ćwiczenia równoważne. Chodzi o wzmocnienie naszych nóg, o wzmocnienie mięśni głębokich, a przy okazji o dobrą równowagę, wykształcenie dobrej równowagi. Będzie nam potrzebna jedna rzecz do tych ćwiczeń, a mianowicie ręcznik. Ręcznik w domu każdy ma. A i drugą będzie piłka, może być piłka tenisowa, może być piłka trochę większa, cokolwiek. I jak ktoś nie ma piłki, cokolwiek miękkiego, co będzie można podrzucać, ale podejrzewam, że każdy piłkę ma, więc jakakolwiek piłka do ostatniego ćwiczenia będzie potrzebna. I teraz co robimy? Ręcznik, zwijamy. Ćwiczenia stabilizacyjne już były, ale to będą, teraz będą troszkę trudniejsze, trochę bardziej wymagające. Ręcznik zwijamy w taki rulon. Składamy go dwa razy. Tak, można nawet mocniej. O co chodzi? Kładziemy go na ziemię i teraz będziemy na tym ręczniku stawać. Chodzi o to, żeby podłoże, na którym stoimy, było niestabilne i żebyśmy musieli odpowiednio pracować mięśniami, żeby utrzymać równowagę. I teraz, pierwsze ćwiczenie. Stajemy na nodze lewej i ręcznik już powoduje, że ta noga nie jest tak stabilna jak na twardej nawierzchni. I pierwsze ćwiczenie jest takie. Stoimy na jednej nodze, druga swobodnie sobie wisi, lekko ją można zgiąć i podnosimy ręce do boku, liczymy do pięciu, w górę, znowu liczymy do pięciu, znowu do boku, liczymy do pięciu, w dół. I znowu do 5. I znowu. Góra 5, tu 5 sekund, 5 sekund, 5 sekund. I tak 3 razy, następnie zmiana nogi. Na drugiej nodze robimy dokładnie to samo. Kolejne ćwiczenie. Znowu można zacząć od lewej albo od prawej, nieważne. Stajemy na ręczniku. I teraz wyprostowaną nogę mamy z przodu. I liczymy do 5. Przenosimy nogę do boku, liczymy do pięciu, przenosimy nogę do tyłu, liczymy do pięciu i przenosimy nogę do przodu. I znowu 5 sekund, 5 sekund, 5 sekund, 5 sekund i tak też 3 razy jedną nogą, następnie zmiana nogi i powtarzamy drugą nogą to samo. Kolejne ćwiczenie, bardzo podobne do pierwszego, ale trochę trudniejsze. Przenosimy ciężar ciała już troszkę wyżej, czyli automatycznie środek ciężkości, jak przeniesiemy wyżej, jest nam trudniej utrzymać równowagę i powtarzamy to samo, co było w pierwszym ćwiczeniu, ale nogę tu trzymamy. Kąt prosty i ręce 5 sekund, 5 sekund, 5 sekund, 5 sekund i tak powtarzamy 3 razy, następnie zmieniamy nogę i z drugiej strony robimy dokładnie tak samo. Kolejne ćwiczenie, znów stajemy na ręczniku, nogę podkurczamy, i na tym ręczniku robimy pół przysiady, hop, i do góry. Przysiad i do góry. I takich pół przysiadów robimy 10, następnie zmieniamy nogę, 10 robimy na drugiej nodze. Piąte ćwiczenie, waga przodem, czyli popularnie zwana przez wszystkich jaskółką. Dosyć trudne ćwiczenie, ale próbujemy zrobić ją jak najlepiej. Ustawię się bokiem, żeby było lepiej widać. Stajemy na ręczniku i rozkładamy ręce w bok i staramy się przesunąć nogę jak najdalej w tył, żeby stanąć ładnie w pozycji jaskółeczki. Tutaj ładnie noga na wysokości tułowia. Jesteśmy wyprostowani. Wiadomo, kto nie będzie potrafił, stara się jak najdalej, jak najwyżej tą nogę podciągnąć. Uwaga! Noga podporowa, noga wyciągnięta w tył są wyprostowane. Ładnie jesteśmy wyprostowani i spięci. I to samo robimy na drugiej nodze i powtarzamy na każdej nodze 3 razy. Próbujemy wejść do pozycji wagi przodem, zejść z powrotem, zrobić na drugiej nodze i tak powtórzyć na zmianę raz jedną nogę, raz drugą. I ostatnie ćwiczenie. Można zrobić w parach. Zaczniemy samemu, ale można na przykład, jeśli mamy chętnego brata, siostrę, mamę, tatę, mogą sobie też stanąć na takim ręczniku. Bardzo dobra rzecz. I
Stojąc na ręczniku, podrzucamy piłkę po prostu do góry. Staramy się utrzymać równowagę, rzucać dobrze. Nie jest to wbrew pozorom wcale takie proste. Porzucać trochę piłkę po ziemię. Tak. I jak mamy z kim, możemy popodawać, rzucać piłkę do siebie nawzajem. I on do mnie, ja do niego. W ten sposób można się bawić, przerzucać piłkę górą, przerzucać piłkę o ziemię. Jest to naprawdę bardzo dobre ćwiczenie. Gwarantuję Wam, że nogi będą boleć, bo jest to nogi naprawdę mocno pracują, żeby utrzymać równowagę. No i to na tyle, to wszystko. Cały cykl, cały ten zestaw, który pokazałem, oprócz tego, jak go wykonujemy, ile razy i ile sekund przytrzymujemy w danym tym, to co powiedziałem wcześniej, w danej pozycji, można oczywiście powtórzyć 2-3 razy na tyle, na ile macie sił i chęci. Spokojnie 2 razy, to jest tak bez problemu, powinno się Wam to udać, a najlepiej, gdyby to było 3 razy. To na tyle dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.